bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na pierwszej imprezie o nazwie RMI. Rynek możliwości i inspiracji. Zostałem poproszony, żeby bardzo krótko mówić, w związku z tym postaram się kilkoma słowy. Moi drodzy, jest to pomysł, który kierujemy do Państwa i jeśli Państwo go zaakceptujecie, postaramy się wdrażać go w życie częściej. Mamy piękny, zrewitalizowany rynek. Piękny, ale jest to substancja. Chcemy tą substancję ożywić. Pchnąć ducha rozwoju kultury, żeby to miejsce było pewną przestrzenią, gdzie będziemy mogli nie tylko pokazać nasze możliwości, bo mamy mnóstwo organizacji pozarządowych, które dzisiaj tutaj przybyły, aby pokazać swoją działalność, aby zachęcić, zainspirować do podobnej działalności. Bo tylko, szanowni Państwo, razem możemy zmieniać naszą rzeczywistość. My nie widzimy na co dzień tej ciężkiej pracy, jacy ludzie aktywni, artyści wykonują po to, aby żyło nam się lepiej, żeby to środowisko, w którym dzisiaj funkcjonujemy, było lepiej ułożone i bardziej nam przyjazne. Z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować wszystkim ludziom aktywnym, działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, wszelkich organizacjach pozarządowych. Podziękować artystom, którzy na co dzień tworzą kulturę, którzy utwierdzają nas w świadomości, że mamy piękną naszą historię, mamy swoją tożsamość i trzeba o nią dbać. Myślę, że ten pomysł, ale to Państwo decydujecie do godziny 20, śledząc i uczestnicząc w tych wszystkich wydarzeniach, jakie dzisiaj tutaj Państwu przygotowaliśmy. Czy jest to pomysł trafiony, czy nie? Czy idea jest właściwa i powinniśmy ją rozwijać dla Państwa przyjemności, dla naszego wspólnego dobra? Chciałbym współorganizatorom, księdzu proboszczowi Januszowi Kłęczkowi i przewodniczącemu Rady Osiedla bardzo serdecznie podziękować za to, że wspólnie ten pomysł Państwu dzisiaj przedstawiamy i myślę, że będzie okazja do wspaniałej zabawy, do wspaniałych przeżyć i do inspiracji nas jako Mielczan, ludzi pracowitych, aktywnych, chcących działać na rzecz środowiska. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę, wspaniałych, doznań wspaniałej imprezy i czekamy Państwa oceny o godzinie 20, czy warto było dzisiaj z takim pomysłem wyjść do mieszkańców Mielca i powiatu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym swoje 3 grosze dołożyć. To wszystko, co się dzieje na Starym Mielcu w ostatnim czasie, to jest wszystko z takim znaczeniem, że to jest dla Państwa. Rewitalizacja rynku, starówki, kościoła i kościółka świętego Marka. Wszystko jest po to, żeby właśnie rozżywić tutaj ten teren. Ożywić i zainspirować do nie tylko tych duchowego centrum, ale żeby to też było kulturalne centrum. Bardzo się cieszę, że to zostało powiązane dzisiaj właśnie z odpustem parafialnym. Taka prosta zależność. W kościele otrzymujemy odpust zupełny naszych win, a tutaj uzupełniamy i napełniamy swoją duszę tymi aspektami kulturalnymi. Nie chciałbym tu kazania jakiegoś mówić, ale bardzo się cieszę i chętnie podjąłem również tą inicjatywę wraz z starostwem, aby współuczestniczyć w tym wielkim dziele ożywienia naszego miasta i przedstawienia spraw kulturalnych. Do nas przyjechał dzisiaj właśnie na tą okazję chór, który już zaprezentował się w Bazylice, chór z Ukrainy, który też tu wystąpi na scenie. To jest nasz wkład też na rozwój tej kulturalnej uroczystości. Również zespół parafialny, którzy już występowali w tamtym roku, dzisiaj też uzupełnią i też przedstawią swoją propozycję kulturalną. Wszystkiego co najlepsze. A takie przypomnienie, jakby ktoś nie był jeszcze na odpuście u Mateusza, to jeszcze są 2 msze
wieczorem. Szczęść Boże. Zdjęcia
Pani. Dla Was nasze chłopaki z najlepszymi życzeniami śpiewają piosenkę Ali Treba Pomocy. Jechali z góreczki kamieniary i z panianками. Jechali z góreczki do swojej łaseczki, z polowany miejsca bywali na góreczki. Oj, diku, diku, dama, diku, dama, diku, dama, oj, diku, diku, dama, diku, dama. Oj, diku, diku, dama, diku, dama, diku, dama, oj, diku, diku, dama, diku, dama, dama. Nie tak mało peczki, jak i białe skamy, co i wybierały, jak mężki sami. Oj, diku, diku, dama, diku, dama, diku, dama, oj, diku, diku, dama, diku, dama, dama. Oj, diku, diku, dama, diku, dama, diku, dama. Oj, diku, diku, dama, diku, dama, dama. Białe kałupeczki, białka firanka, a wyczynki sami kolorowy kianka. Oj, diku, diku, dama, diku, dama, diku, dama. Oj, diku, diku, dama, diku, dama, dama. Oj, diku, diku, dama, diku, dama, diku, dama. Oj, diku, diku, dama, diku, dama, dama. Brawo! Z Wami. І сьогодні ми хочемо, щоб наші народи завжди дружили, тому що ми і ви однієї крові. Ми всі діти однієї землі. Хай виростають ваші діти міцними, гарними, дужими, здоровими і злітають в небо справжніми соколами. Співаймо разом з нами! Там лечо ні води, сів на коня, козаки, хочемо ворога, дівчина, їде коза з України. Гей, 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 соколи, помилайте, години синове, він, 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 зіночку, з небо вийжай, вороночку. Гей, 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 соколи, помилайте, години синове, він, 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 зіночку. Моя мила зажурилась, та й без мене залишилась, а я дуже дні і ночі, п'ятця мені її очі. Гей, 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 соколи, омивайте гори ліси доли, він, 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 віночку, не повіжай вороночку. Гей, 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 соколи, омивайте гори ліси доли, він, 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 віночку, вмійте гори.